Cholerna sprzedaż B2B. Na końcu podcastu będzie jeden, jeden z elementów, jeden ze sposobów, jak można sobie to bardzo mocno uprościć, ale dojdziemy do tego. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Dawno, dawno temu wysłano mnie na kilka tygodni do Niemiec, do firmy Matki, do Hamburga, abym popracował z niemieckim handlowcem. To była e, pewna forma nauki. W Polsce uruchamialiśmy oddział tej firmy, a ja miałem zobaczyć, jak to robią zawodowcy. No i zobaczyłem. To, była, to było dawno temu, to była druga połowa 90. -tych. Internetu nie było, a telefony komórkowe dopiero się pojawiały. Nie to nie tam, jeszcze to, co zobaczyłem, zmieniło mnie całkowicie, ale sprawiło też problem potem w pracy w Polsce. Poza tym sytuacja ta powtarza się również do dziś. A o co w tym chodzi? Popatrz. Matias to zawodowy handlowiec, w Hamburgu i z nim przepracowałem ponad dwa tygodnie chyba. Jak to zrobiliśmy? Zaczynamy od poniedziałku. Poniedziałek rano. Co robimy? Siedzimy i przygotowujemy się do spotkań zaplanowanych na ten tydzień. Spotkania są umówione na wtorek, środę i czwartek. Tylko. Poniedziałek Matias zbiera informacje o firmach, z którymi ma się spotkać. Nie ma internetu, więc zabiera to mnóstwo czasu i kombinowania, i zaangażowania. E co robi dana firma, co to za ludzie, kto tam pracuje, kto ich obsługuje obecnie, konkurencyjna firma, co robi, którą mamy tamtą wygryźć, kto decyduje, jaka to branża w ogóle, jakie może mieć problemy. dzwoni po znajomych, po innych handlowcach i wyszukuje informacji w pewnym prymitywnym na tamte czasy, na tamtym czasie nowoczesnym, ale generalnie dziś w prymitywnym CRM-ie. Układa i planuje rozmowy, co pokazać temu klientowi, a co tamtemu. A co trzeciemu ponieważ oni się od siebie różnią. Nasza usługa, którą sprzedajemy, jest taka sama, ale klienci są różni, więc mogą reagować na różne czynniki i to trzeba wiedzieć. No, to taki był poniedziałek. To w poniedziałek. Cały poniedziałek. Wtorek, środa i czwartek odbywamy spotkania. Dwa dziennie, nie więcej. Ale perfekcyjnie przygotowane. Okazuje się, że do niektórych klientów Matija jedzie drugi albo trzeci raz. Tak przebiegają nam trzy dni. Spokojnie, powoli, dokładnie. Spotkania trwają lekko ponad godzinę. Każde. Poruszane są różne tematy, nie tylko związane z ofertą. W międzyczasie, w ciągu tych trzech dni Matijas też dzwoni do innych klientów i umawia sobie spotkania na kolejny tydzień. Spokojnie, w sposób zaplanowany. Klientów ma w bazie wcześniej przygotowanej i dzwoni do wcześniej wyselekcjonowanych klientów, ponieważ firma ta w już w latach 90 ma dokładnie wypracowane tak zwane STP. I handlowcy wiedzą, gdzie dzwonić, a gdzie nie warto. Piątek, nigdzie nie jeździmy. Matias pisze oferty, wysyła do klientów to, co omówił w trakcie spotkań. Dzwoni do nich i ustala szczegóły. Spokojnie, powoli, w przemyślany sposób. I tak mijają nam dwa tygodnie. Matias cały czas ma ma czas, ma przerwy na lunch, nie jest zestresowany. Spokojnie wykonuje robotę którą, no właśnie, w tamtym czasie to był najlepszy handlowiec tej firmy w całych Niemczech. Najlepszy z około 30 zatrudnionych w firmie. Wróciłem do Polski i zderzyłem się z naszą rzeczywistością, gdzie najważniejszym elementem było, ile masz spotkań, ile odbyłeś. Minimum masz mieć cztery dziennie, albo pięć. Nie siedź w biurze, tracisz czas. I na ofert wysyłasz. Im więcej, tym lepiej. No, zderzenie było potężne i kłopoty z tego wynikające, ponieważ ja pracowałem według schematu Matiasa, no nieco zaadoptowanego na polskie warunki, ale system wprowadzony przez dyrektora Polaka był inny, po naszemu tak, aby więcej, aby szybciej. No i to był kłopot potężny, zderzaliśmy się za mocno. Wyniki miałem bardzo dobre, ale nie spełniałem warunków takich, jakie były obowiązkowe. Po prostu nie wykonywałem minimalnego limitu spotkań. Jak tego słuchasz, może wydawać się to dziwne, ale pomimo upływu 30 lat chyba, pon, prawie, to, to, to w olbrzymiej ilości filmów, które znam, dzieje się tak samo. Szybko, im więcej, tym lepiej, bez przygotowania i przemyślenia, bez cienia profesjonalizmu. B2B to najtrudniejsza rzecz ze wszystkich w sprzedaży. To studia wyższe. Jeśli tu sobie radzisz, poradzisz sobie wszędzie. Ale zaczynasz karierę handlowca od sprzedaży B2B, no to jakby łażenie po górach zaczynać od Monteverestu. Everestu. Może przesadzam, ale tylko lekko. W pracy B2B zawiera się cała sztuka handlowa i potrzebne są wszystkie możliwe kompetencje, a nauka nie kończy się nigdy. W B2B największym problemem jest to, że handlowcy zakładają z góry, że jadą na spotkanie po to, aby sprzedać. I to jest błąd. Potężny, powodujący, że najlepsze intencje mogą być nic nie warte i rodzą demotywację i pogorszenie wyników. Dlaczego? Bo popatrz, bo cokolwiek sprzedajesz, zderzysz się z tym, że klient może to już mieć, raczej będzie to miał. Lub myśląc, że rozwiązujesz jakiś problem, tworzysz dla klienta wiele innych. Właśnie swoją propozycją. Pokażę Ci to z perspektywy Twojego klienta, z perspektywy kupującego, jakim bywałem niestety często. Na przykład, jestem dyrektorem zarządzającym i niektórym handlowcom udaje się przebić przez moje zasieki ochronne, jakie miałem, zbudowane w postaci sekretarki, asystentki, sekretariatu, przebyli się jakoś i na siłę wleźli do mojego kalendarza. A to już wkurza, bo zabierają mi czas. Popatrz, jak wygląda dzień pracy takiego dyrektora jak ja? Czy jestem jako dyrektor osobą zajętą? Czy mam swoje zadania, swoje plamy, które chcę wykonać? E, czy ja się skupię na czymś, a takie spotkanie mnie rozproszy, to ja będę pozytywnie nastawiony do niego, czy nie? E, kiedy ja jestem w stanie skupić się na czymś innym? Wtedy, kiedy będę rzeczywiście czegoś potrzebował. Będę miał jakiś problem z dostawcą lub inny problem, który muszę rozwiązać. Na przykład problem z firmą logistyczną, której praca mnie wkurza i mam problemy z dostawami do moich klientów. Wtedy szukam być może nowej firmy logistycznej. Wtedy, jako handlowiec, masz szansę mnie zainteresować. Jeśli akurat tym się zajmujesz, ale tylko wtedy. No, musisz to wiedzieć, kiedy taka sytuacja jest w firmie. W każdym innym przypadku będziesz mi tylko przeszkadzał, I nawet jeśli do spotkania dojdzie, będziesz mi przeszkadzał. Popatrz, mam swój plan dnia, swoje priorytety, a tu nagle wbija się ktoś i zaczyna budować mi obraz moich potrzeb. No, pierwsze wrażenie, jakie mam wtedy, to potrzeba, abyś sobie poszedł. I to mi spokój. Popatrz, jeśli rzeczywiście czegoś szukam, to szukam i poświęcam na to mój czas. A jeśli nie, to mam swoje systemy obronne, ale one czasami zawodzą i przybędziesz na to spotkanie, którego ja nie chcę. I zaufaj. Tak wygląda co najmniej połowa spotkań, które odbywa się generalnie w sprzedaży B2B. One są po prostu zrobione, żeby były. I to tych, które handlowcy oceniają jako potencjalne, niezłe, bo udało im się umówić, spotkać i wysłać potem ofertę. Cokolwiek sprzedajesz w modelu B2B, pierwsze co musisz zrobić, to nie badać potrzeby, bo to idiotyczne, tylko zainteresuj mnie czym, czymkolwiek. Ale najpierw zainteresuj. Pamiętaj, B2B to sprzedaż do firm, i cała tego typu sprzedaż polega na tym, że firmy czasami coś potrzebują, z czymś mają problem i wtedy szukają rozwiązania, ale tylko wtedy. Sztuka cała polega na tym, aby szukali u ciebie. Tylko skąd masz wiedzieć, że właśnie teraz firma ma jakiś problem? Bo co? Bo wysłała zapytanie, brief, no to już za późno jest. Kluczem jest zadziałać wcześniej. Celem Twojej pracy jako handlowca nie są spotkania handlowe. Nie są. Celem jest zbieranie informacji o firmach, o tym, co się z nimi dzieje, jak pracują, co planują, jakie inwestycje, z czym mają problem, jak funkcjonują. To nic innego jak wojskowy zwiat. To musisz wiedzieć, nawet zanim oni sami się zorientują, że czegoś potrzebują. Są ludzie, którzy nazywają to budowaniem relacji, bo jak masz relację, to będziesz wiedział, co się w firmie dzieje. No, może tak, ale to w sumie nic bardziej mylnego. Być może tak, ale nie zakładaj tego. Relacje mogą pomagać, bo dzięki nim możesz zbierać więcej informacji, jeśli o tym wiesz i umiesz to robić. Plus, możesz, musisz jeszcze wyciągnąć wnioski z tego, co, czego się dowiedziałeś z tych wszystkich informacji. Kilka lat temu jeden z moich klientów miał problem z firmą spedycyjną. Nieważne jaki. Eee, ale to był potężny problem. Tak duży, że wkurzył się do tego stopnia, że postawił, e, postanowił zmienić firmę logistyczną, która świadczyła te usługi dla nich. Po raz kolejny. Zaprosiliśmy do współpracy trzy znane firmy do złożenia oferty. Dwie pierwsze zrobiły to normalnie. Telefon, dopytali, nawet ktoś przyjechał, pogadał, dopytał, wysłali ofertę. Trzecia firma, w zasadzie człowiek nią reprezentujący, zrobił to w sposób nienormalny. Jego oferta była kilkanaście procent droższa od pozostałych i bez chwili z wątpienia wybraliśmy jego firmę. Dlaczego? Popatrz, umówił się na spotkanie, wszedł i zadał pytanie. Do mniej więcej tak. Co stałoby się, albo inaczej, jak wpłynęłoby to na Waszą sprzedaż, gdyby Wasze przesyłki docierały do większości Waszych klientów w ciągu 24 godzin? Z czego połowa co najmniej byłaby na drugi dzień przed południem, czyli wcześniej. A druga połowa maksymalnie do 16. No, gdyby taki cud był możliwy, to zniknąłby problem uniemożliwiający wzrost przebaży, w tym co robiliśmy. To specyficzna branża była i rzeczywiście szybkość dostarczania przesyłek decydowała, gdzie klienci kupią. Dlatego zmieniliśmy zmienialiśmy firmę kurierską, bo każda obiecywała, że to zrobi, ale nie robiła tego. Ten człowiek za chwilę powiedział nam, dlaczego inne firmy tego nie robią i co musimy razem zrobić, jak i na którą godzinę przygotować paczki, aby to było możliwe. Trwało to około 30 minut. Uwierzyliśmy mu. Kontrakt podpisaliśmy. Droższy? I to, co mówił, sprawdziło się. Okej, okay. skąd on to wszystko wiedział? Przecież nie pisaliśmy o tym w zapytaniu, w tym briefie. Nic. No zastanów się, skąd on miał tak precyzyjne informacje na podstawie których zaproponował nam niestandardowe rozwiązanie, droższe i wiedział przy tym, że zgodzimy się na nie. Bez dwóch zdań. Ponieważ dzięki temu zaczniemy skalować sprzedaż. No skąd on to wiedział? Nie, nie domyślił się, nie wróżył z fusów, nie badał rynku i nie był jasnowidzem. On był po prostu zawodowcem. Jest takie stare góralskie przysłowie. Popatrz. W życiu trzeba sobie radzić, panie. Powiedział stary góral, zawiązując buta glizdą. Pan handlowiec przyjechał dzień wcześniej do, fir nie, do firmy, do naszej firmy, ale nie rozmawiał z nami, tylko no, z kim przyjechał porozmawiać. Kto będzie miał wiedzę o problemach z firmą kurierską, a jednocześnie wiedzę o firmie? No kto jak nie szef magazynu. Do niego się dobił i zapytał, dlaczego zmieniamy firmę. I, że jutro ma spotkanie i na co powinien zwrócić uwagę. O, o nasz szef magazynu wyżalił mu się ze wszystkich bolączek, wypłakał, ale też opowiedział o naszych planach, marzeniach i celach biznesowych. A więc połączył te wszystkie kropki, porozmawiał ze swoim przełożonym, ustalili niestandardowe rozwiązanie i przyjechał do nas, do mnie. Mówiąc to, co usłyszałeś ile wcześniej. I 30 minut i pozamiatane. Był konkretny i koniec. Amen. Deal: sprzedamy drożej, lepiej, bez dyskusji. Pozostali po kilku dniach pytali się, czy ja się zastanowiłem, i proponowali rabaty. Tu zawodowiec, a tu popierdułki, niehandlowcy. To, co usłyszałeś przed chwilą, to właśnie drugi sposób. Nie sprzedawaj, jeśli nie wiesz, co dla klienta ważne. Jeśli nie wiesz, jak to sprzedać. Do tego potrzebna jest też informacja, więc ją zdobądź najpierw. Inny sposób B2B to, na przykład wtedy, kiedy klient teoretycznie niczego nie potrzebuje, zaproponować coś, co rzeczywiście będzie opłacalne dla klienta w stosunku do tego, co robi obecnie. Ale, żeby to wiedzieć, znów musisz mieć informację. Jak najbardziej wiarygodne ze środka firmy. Rzeczywiście polepszający biznes klienta i musisz być tego pewien. Dlatego spotykając się z klientami, zwracaj uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, tak, być może to, co oferujesz, da się sprzedać teraz, a więc działaj, nie kombinuj. Druga, zbiera informacje, aby wiedzieć jak najwięcej o Twoim kliencie. Te dwie rzeczy muszą dziać się jednocześnie. Tu nie wystarczy wiedza produktowa, którą pakujesz swoim, klien swoim klientom do głów. Tu potrzebna jest wiedza biznesowa. Na no, swoim klientem, albo też swoim handlowcom, jeżeli zatrudniasz handlowców. Potrzebna jest wiedza biznesowa, której najczęściej handlowcy nie mają, a ona decyduje o skuteczności sprzedaży B2B. Jak działają firmy? Jak działa biznes? Co jest ważne? A co jest wzór? Jeśli prowadzisz firmę i Twoja sprzedaż uzależniona jest od spotkań w modelu B2B, to jako firma masz problem, ponieważ Twój sukces zależy od ludzi, jakich masz. A to zawsze newralgiczny element, który może czynić cuda lub może spaprać wszystko. E, tak, to ludzie są najsłabszym ogniwem całego procesu. Ponieważ nawet jeśli uda ci się i masz dobrych, zbudowałeś dobry zespół, to to nigdy nie jest trwałe. Pokażę Ci kilka dziwnych sposobów, które mogą pomóc w pracy B2B. Oczywiście, e, podkreślę raz jeszcze. Unikaj schematów i załóż z góry, że każda sytuacja może być inna. I Twoja branża, czyli to co i komu sprzedajesz, będzie mieć jakieś swoje uwarunkowania i to, co dobre w jednym miejscu, będzie złe w innym. Nawet w tej samej branży. Ponieważ jeden handlowiec wykona to dobrze, drugi zrobi to źle i działać nie będzie. To dosyć skomplikowana sprawa, ale B2B jest skomplikowane właśnie. Sprzedaż B2B, gdzie musisz docierać osobiście do firm, do ludzi, do klientów, to najtrudniejsze kawałek chleba, powtórzę to raz jeszcze, to studia wyższe. Umiejętności handlowych i praca ta powinna być tak właśnie traktowana. Nie zaczynasz przecież od razu studiów. Musisz najpierw przejść pewną drogę edukacji i złapać doświadczenie, aby w B2B radzić sobie lepiej niż inni. W B2B potrzebne są umiejętności handlowe, a to jest znacznie większego niż to, co się wydaje, że wystarczy. To jest znacznie większego niż sprzedaż i techniki handlowe. Jak to słyszę, to się wkurzam. Ale czasami też używam tego zwrotu techniki handlowej. Okej. Okay. Jedna ciekawa wskazówka na koniec, która e, nie musi, ale może w niektórych sytuacjach pomóc. E, jak nic innego nie działa, to przemyśl to sobie, czy tam da się to zastosować i spróbuj. E, popatrz. Poproś o radę, o opinię. Nie dzwoń z ofertą, że chcesz coś sprzedać, tylko poproś o spotkanie, ponieważ chciałbyś coś pokazać, zapytać. Co o tym sądzi klient? Jego zdanie jest potrzebne. Opinia. Często robiłem tak, że mówiłem, że wprowadzamy nowy produkt i będę zobowiązany, jakby pan to zobaczył. I proszę pana o to. I ocenił. Czy w ogóle ma to sens co robimy? Pana zdanie jest ważne, bo to zdanie klienta potencjalnego być może kiedyś. A nasze badania rynkowe no nie są tak warte. I jak to, co powiedzą klienci. Jeśli klienci nie zweryfikują naszego produktu. Poproszę o ocenę i krytyczną opinię. Co zobaczy pan złego w naszej ofercie? Tylko to i nic więcej. I tak możesz zainteresować rozmówcę. Dyrektora, szefa nawet. Poczuję się ważny. Jeśli nie wyczuje tylko, że chcesz mu coś sprzedać. Chcesz tylko zweryfikować i poznać jego opinię jako doświadczonego menedżera. Co o tym sądzi? A jeśli tak się umówisz, to przecież przygotowałeś się, przemyślałeś i zupełnie przypadkowo twój produkt jest tym, co właśnie może potrzebować ten klient. Niech ocenia, niech mówi o obiekcjach, o wabach, o wszystkim, ale tak możesz zaciekawić go do tego, żeby w jego głowie powstała myśl. A co by było, gdybym tego spróbował? To się ma wydarzyć w głowie. Jak dobrze przeprowadzić taką rozmowę z gatunku badania rynkowego i zaczną padać pytania, a ile to kosztuje? A u nas to jest tak i tak, jak klient zacznie adaptować to na swoją firmę, to to są sygnały, że w jego głowie pojawiła się właśnie ta myśl. A co by było, gdybym tego spróbował? I tak zamiast sprzedawać, masz szansę, aby pozwalać kupić od ciebie. To też jeden ze sposobów polegający na tym, że do spotkania dochodzi z nieco innego powodu. Nie ma presji na decyzję, na sprzedaż. A teraz najlepsze. Czy w ten sposób zbierzesz więcej informacji o firmie, czy mniej? Czy dowiesz się więcej? Czy może zbudujesz inną ciekawą relację? Czy jesteś inny niż większość handlowców? No, według mnie tak. No dobrze, to proste nie jest, ale łatwo już było, a w B2B jest coraz trudniej. Nikt nie ma czasu, niczego nie potrzebują, wszystko mają, tak, tak, tak. Tylko i tak firmy zmieniają dostawców, inwestują i wydają pieniądze. Tylko dzieje się to inaczej niż wczoraj, niż kiedyś, a będzie trudniej, zapewniam. Dobrze, to tyle. Jeśli twoja sprzedaż B2B zwalnia, coś nie tak z nią jest, tak wyczuwasz, to powodów może być wiele, ale jednym z nich mogą być umiejętności handlowe twoich ludzi. Czyli co oni tak naprawdę robią, co mówią klientom, i jaki obraz malują, siebie i twojej firmy. Jeśli chcesz to sprawdzić i ewentualnie naprawić, skorygować, napisz na biuro małpa Być może wymyślimy coś wspólnie. Ale to nie koniec, jeszcze mały deserek. A na deser, zabawna historia e, pewnej firmy, z którą pracowaliśmy niedawno, to dosłownie parę miesięcy temu. Pewien handlowiec, jeden z lepszych, naprawdę miał świetne wyniki, miał dwa sposoby argumentowania swojej oferty, B2B. Firma jest dużym producentem młodzieży roboczej, sprzedają ją, to młodzież, i docierają do dużych firm produkcyjnych. W jednej firmie na przykład mówi tak. Po co panu magazyn i trzymanie tych ciuchów na stanie? Zrobimy dostawę z dnia na dzień i zaoszczędzi pan miejsce i kasę. Po co trzymać magazyn? Jak wszyscy wiedzą, że ciuchy są y, takie dostępne od ręki, no to pewnie zużywają ich za dużo. I to działa. Ale w innych firmach mówi tak. Wie pan co? zorganizuje Zorganizuję panu magazyn. Po co zamawiać odzież, jak czegoś zabraknie? Cały czas musi pan pisać zamówienia, a i tak jak potrzeba, na gwałt czegoś to nie będzie dostępne. Przyjdzie pewnie za kilka dni. Zrobimy panu magazyn, wygo wygospodaruje pan kawałek miejsca i ciuszki będą pod ręką w każdej chwili w pełnej rozmiarówce. Po co sobie robić kłopot? No tak. Jednym doradzał gromadzenie cichów, a innym polecał właśnie to aby nie gromadzili. Zależy z kim rozmawiał. I to działało bardzo dobrze. Knięci zadowoleni, obojętnie z którego powodu, zawsze każdy dostał coś ciekawego, oryginalnego. Dobrego dnia.